W 1982 roku byli ewenementem na kieleckim, ale także, jak się okazało, polskim rynku muzycznym. Zespół Dom Mody zaraz po pierwszych próbach wybrał się na duży festiwal do klubu Odnowa w Toruniu. Wspomina Witold Gąska, współzałożyciel grupy. Na pierwszy festiwal, który pojechaliśmy, to właśnie do Torunia w 1983 roku. No i tam się udało zdobyć wyróżnienie duże w postaci nagrody dziennikarzy. I między innymi Dom Mody nagrał wtedy. Jeszcze w studiu Tonpress dwa utwory Deszcz słów i szyfry Potem były występy w Jarocinie Przegląd grup nowofalowych w Toruniu Gdzie na rozgrzewkę przed Kielczanami wystąpiła Republika Na swoją czterdziestkę do mody opublikował album winylowy Zatytułowany Samo uwielbienie. Te wszystkie wcześniejsze, jak samo uwielbienie tutaj w, w mm -hmm. tytule płyty i te inne zostały nagrane w klubie WDK w Kielcach, gdzie graliśmy po prostu na próbie. I one po prostu były potrzebne do tego, żeby wysłać je na przeglądy jako dema. I tak stworzony został na nowo materiał dokumentujący cztery dekady kieleckiej grupy Dom Mody. Mam takie przewrotne marzenie, że jak już, żeby zagrać na tym sprzęcie, na którym graliśmy wtedy, byłoby to trochę e, trudne logistycznie, ale zostawmy sobie taką malutką furteczkę. Tajemniczo. Mniczo zapowiada Witold Gąska, który 40 lat temu zespół stworzył, a może ponownie stworzy dzisiaj z Andrzejem Wolskim, Jackiem Zalewskim i Bogusławem Olczykiem, ale to już będzie do mody 2023. No i co robić? No grać panowie, grać!